Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy robili terrarium dla oto tej pięknej pani albo dla tego pięknego pana modliszka. No, tutaj ją widać. To jest modliszka giweńska. Jakoś tak, nie potrafię wymówić. Dobra, i ja tu już wcześniej przygotowałem podłoże dla terrarium i tył. Tutaj. A my po prostu na odcinku ją udekorujemy. No dobra. To najpierw zaczniemy od tego korzenia. Słuchajcie, trzeba dobre miejsce jakoś znaleźć. Jakoś tak można. O, jakoś tak można to ułożyć. I teraz myślę, że możemy ten kamień gdzieś też włożyć. Tak, żeby na nim nie spadło. Ja myślę, że go po prostu jakoś. O, tak o tu damy. O, albo. O tak o. Tutaj się trochę podbrudził. No dobra. Myślę, że tak może być. O. Łapię jakoś. I jakby to wyglądało terrarium bez krzaczków? Trzeba coś wsadzić. Mam takie. O. Coś takiego. No i wsadzimy to gdzieś. Myślę, że to wsadzimy tu za kamień jakoś. O. Wiecie? Nie, na przykład jakoś tutaj za to. To może być tutaj. Od razu mówię, że też tych sztucznych kwiatków jakoś za bardzo nie staram się tu kłaść ładnie, bo i tak będę kupował jakieś żywe kwiatki. Ale i tak robię, żeby było ładnie. O. Okej. Dobra. No to chyba. Aha, tutaj mam do mierzenia wilgoci i stopni. Ale to zaraz. Poczekajcie chwilę. Ja mam pomysł, że mogę jeszcze jeden kamień tu włożyć. Jednak nie mam. Gdzieś miałem, ale nie wiem, ale z takiego książka mam. Jeszcze coś takiego, ale to chyba za duży będzie. Tego gdzieś możemy tu wsadzić. Na przykład. Nie, miałem tutaj plan włożyć. A, tu nie. Może tutaj. Jak to wygląda? Od boku. No fajnie. Dobra. A tego to ja tu już jednak nie będę nigdzie wsadzał. Dobra. Jak możecie słyszeć, świerszcz tutaj. Grabo. O. Tutaj. Mam. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Ma taki mieczny kolor, ale tutaj jest świerszcz. A tutaj jeden nieżywy, zjedzony przez modliszka, ale jeden jeszcze żyje. No. Myślę, że już możemy modliszkę. Dobra. No to możemy wpaść. Tutaj macie łacińską nazwę tej modliszki. Dobra.
To możemy spróbować ją już tam włożyć. Wybaczcie, jakbym teraz wam zasłaniał ręką, ale nie chcę też, żeby mi uciekła. Dobra. Ja chciałbym, żeby ona weszła na ten tutaj, o co tu ma, ale. Wiecie, bo nie chcę też. Tak szybko jej tego zdejmować, żeby nie zleciała. O, dobra. Nie schodzi. Mamy i naszą modliszkę. Tak wygląda. Myślę, że to ona ma stadium L2, L3. Patrzcie. Nie mogę złapać. Dobra, wsadzamy ją. Spokojnie. Jest w swoim pojemniczku. W swoim terrarium. Chwilę pooglądamy. Mogę teraz spróbować wam złapać ostrość. Bardzo ładna. Dobra, czekajcie, zdejmę telefon ze statywu, żeby wam lepiej pokazać. O, dobra. Dobra. No i to by było na tyle. Tak, zrobiliśmy takie terrarium, zrobiliśmy. Dobra. No to by było na tyle. Cześć.